Także siema, siema, witam was w kolejnym motovlogu na moim kanale. Dzisiaj umyjemy sobie erkę, przygotujemy ją trochę do sprzedaży. No bo dzisiaj mamy już 7 października 21. Będę mieć całą kwotę za erkę. I myślę, że 21 też przyjedzie kupiec, coś koło tego. Tutaj jest spray do łańcucha. Mam papier, mam wody z jakimś tam płynem. I co, myślę, że możemy powoli się zabrać za mycie erki. Trochę mało tego wlałem, tak mi się wydaje. Ale no miesza. Jak widzicie, jest mega ukurzona, bo praktycznie już ją nie jeżdżę, bo jest po prostu zimno. A teraz też kombinezon wysłałem do naprawy. Zobaczycie też z tego filmik, taki kombinezon przed i po. I schowałem się tak trochę, żeby nie było tak za bardzo widać mojego domu. Żeby nie było widać za dużo po prostu. I właśnie wysłałem ten kombinezon niedawno. W sumie to w piątek. Dzisiaj mamy poniedziałek. I tak teraz czekam, aż dadzą mi znać, że doszedł. Myślę, że dzisiaj powinien nim dojść, bo wysłałem priorytetem. Kombinezon został wysłany do firmy Robert Ozon. Także zobaczymy, jaki cud z tego kombinezonu zrobią, bo on był serio w opłakanym stanie. Ale to zobaczycie na innym filmiku. No i kurde, trzeba zmyć brudy, żeby ładnie się świeciła, jak kupiec przyjedzie. Chociaż i tak myślę, że jeszcze raz będę ją myć przed przyjazdem. Po 21 nie jest taki pewny właśnie, że ten kupiec przyjedzie. Jeśli oglądasz ten filmik, to pozdrawiam cię ogólnie. Kurde, płotnik usyfiony. Najgorzej to jest z felgami, mi się wydaje, bo nawet nie chcę dotykać tego, ale dotknę palcem. No tak, jest taki smart dziwny, najgorzej z tyłu. Tutaj z przodu jeszcze ujdzie. Myślę, że wyczyszczę jeszcze te felgi przed przyjazdem, także spoko. Chociaż mi się nie chce. No i co do tego kombinezonu, no to na tym filmie zobaczycie ogólnie mój cały sprzęt. Przed i po. Myślę, że druga część będzie od razu, jak wyślą mi już ten motocykl, jak go naprawią. I podobno jest to jedna z najlepszych firm w Polsce, która zajmuje się renowacją właśnie sprzętów takich jak kombinezony, rękawice, buty. Wszystko renowują, serwisują i tak dalej. Zmieniają nawet kolory. Także serio spoko opcja. Też załatwiłem wam fajny rabat, także myślę, że będzie spoko, jak obejrzycie tamten filmik i korzystacie. No bo serio możecie dobrą cenę mieć. Oj kurde, ale usyfiona masakra. Boże, czy ty to widzisz? Te muchy najciężej schodzą, wam powiem, kurde. Trzeba mieć jakiś taki coś, co pachnie tak jakby alkoholem i wtedy wszystko gładko schodzi, ale niestety tego teraz nie mam. I muszę sobie jakoś poradzić. I ogólnie rzadko myję karczerem moto. Wolę tak wziąć gąbkę i po prostu tak wyczyścić, bo podobno karczerem, bo podobno jak ktoś ma źle pomalowany motocykl, no to karczerem jak się weźmie, no to się odłamie kawałek farby. U mnie jest wszystko ładnie pomalowane, ale po prostu nie chcę ryzykować i wolę sobie po prostu ją przetrzeć. Dobra, papiera. Trochę papiera. I muszę was ogólnie przeprosić, że filmy są tak rzadko, ale po prostu jest zima. Nie no, w sumie to mamy dopiero początek jesieni. Mamy początek jesieni. Jest już dosyć zimno i jak mówię, wysłałem mój kombinezon. I dopiero tak za półtora tygodnia powinien u mnie być. I dopiero wtedy będę mógł nagrać coś na erce. Więc no trochę słabo, że to wszystko tak długo trwa z tym kombinezonem, ale wiadomo, że dużo pracy trzeba w to włożyć, aby to wyglądało. Tym bardziej, że mój kombinezon jest naprawdę w opłakanym stanie. Także i tak w sumie te dwa tygodnie, no to jest spoko. Więc no zobaczymy, jak to wszystko będzie z tym kombinezonem, czy serio zdziałają takie cuda, że on będzie po prostu wyglądał jak nowy, czy nie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Oj, ta szyba, oj, ta szyba. O Jezu, ale syf, Boże. Erka, co się z tobą dzieje? Gdzie ty tak się ubrudziłaś? Tak się schowałem też w sumie za garażem mojego taty, aby sąsiedzi nie patrzyli na mnie i mnie nie słuchali, bo tak dziwnie bym się w sumie czuł, gdyby mnie ciągle słuchali. Co ja tutaj gadam? No też i tak mnie nie rozumieją, ale i tak sam fakt jest zawsze taki dziwny, że ktoś mnie po prostu słucha. Więc wolałem się trochę oddalić. Kurde, ale tą szybę to będę musiał czymś innym chyba umyć. Musiałem się upewnić, czy się nagrywa, kurde. Ale miałem mindfucka. Boże. Myślałem, że się nie nagrywało nic. Masakra.
Rasiup. I co dalej z kanałem, ludzie? Co będę nagrywać podczas zimy? I co dalej z kanałem? Co będę nagrywać podczas zimy? Mam już parę fajnych serii wymyślonych. Myślę, że te serie się wam spodobają. Będzie to coś innego niż takie typowe motovlogi. Też w sumie coś nowego na polskim YouTubie, więc myślę, że spoko. Mam nadzieję, że ta seria, która się pojawi, nie zanudzi was. I myślę, że będzie spoko odbiór w sumie. Chociaż to się wszystko okaże, wiadomo, nie ma co obstawiać. Wszystko się okaże z czasem. Na pewno wpadnie podczas zimy nowy motocykl. Zobaczymy, co to będzie. Jeszcze nic nie zdradzam, bo sam nie jestem taki w 100% pewien, co wybiorę. Więc no jeszcze myślę, szczerze mówiąc. Niektórzy ludzie, którzy często byli na moich live streamach, no to pewnie będą wiedzieć, pomiędzy czym wybieram. A ci, którzy nie byli na live streamach, to pewnie będą główkować. No ale tak to jest właśnie, jak się nie siedzi na live streamach, ludzie. Musicie siedzieć na live streamach. No to teraz to czarne, kurde. To czarna część, ten czarny plastik. Ta naklejka, kurde, taka tania była. Się trzyma. Jak ulał. W deszczu, we wszystkim, w burzy jechałem na eterką, to się dalej trzyma. Kozacki klej. Bo ogólnie miały być jeszcze wymieniane ringi na kołach, na felgach. No takie fluo i właśnie miał być taki kolor tych ringów i zamówiłem razem z taką naklejką. Przyszło, przeprowadziłem się, no i właśnie zgubiłem gdzieś te ringi. Później je znalazłem i okazały się, że są połamane. No takie powyginane i w ogóle do niczego się nie nadawały, więc już zostawiłem te czerwone. No ludzie, niestety schodzi trochę długo. Właśnie takie mycie, ale efekt końcowy jest serio spoko. Więc nie ma co narzekać. Ja tak poświęciłem jeden raz 3 godziny na całe mycie tej jarki właśnie. Ale powiem wam, że warto było. Naprawdę. Kolor Akrapowicza mi się zmienił w ogóle. Na jakiś taki, nie wiem, taki jakby złotawy, nie wiem. Taki zardzewiały, był czarny mat. Zrobił się taki inny kolor, jak widzicie. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Od gorąca, no. Wiadomo, od temperatury, ale nie powinno się tak dziać. Chociaż no to jest niestety, to jest właśnie chińskie. To są właśnie chińskie wydeszki. Ja, jak jest jeszcze woda, no to od razu zazwyczaj wycieram papierem, żeby nie zostawały takie białe kropki. I widzicie, jak ona jest ukurzona. Stała ciągle w garażu. Tata tam z autem coś działał, malował Golfa jedynkę. I kurde, tak się ukurzyła. I tak to wygląda właśnie, kurde. Tak wygląda mycie Erki. No ogólnie w komentarzach możecie obstawiać, jakie moto wleci według was. Ja jeszcze sam nie jestem tak w 100% pewien. Może być to Yamaha, może być to Honda. Ciężko trafić na Yamahę zadbaną, niestety. A jak jest, no to niestety poza moim budżetem. Ale nie skreślam Yamahy oczywiście. Mam nadzieję, że przy Yamaha zostanę. I będę kontynuować dalej przygodę z jakąś Erką. Chociaż no kto wie, no. Życie lubi zaskakiwać, ludzie. Życie lubi zaskakiwać. Siedzenie. Kiedy siedzenie trzeba umyć. O Jezu. Boże, z tej strony też jakiś syf. Ja jakoś specjalnie Erki nie będę szykować pod sprzedaż, jedynie co umyję. Tak to nic nie będę grzewać, nie będę próbować ukrywać jakichś wad, które ma każdy motocykl. W sumie to te z Salonu nie mają żadnych wad. Ale jakieś wady na pewno w używanym motocyklu znajdziecie, czy to jakieś drobne ryski, czy to na sporcie jakieś lekkie, minimalne połamania plastików w jakichś miejscach, gdzie jest przekręcona śruba. No bo to jest jednak plastik. I plastik wiadomo, że lubi się łamać. Najgorzej właśnie na sportach. I trzeba się z tym liczyć, że jak kupujemy sporta, no to plastiki mogą być w średnim stanie. Bo ma po prostu twarde zawieszenie i na każdej, właśnie na każdym kamieniu, na każdej dziurze te plastiki obrywają. No już mam dosyć. Oj, walnąłem znowu szybką. Już mam dosyć. Już mi się nie chce. Dobra ludzie, ja tutaj kontynuuję z właśnie myciem Erki i widzimy się za chwilę.
dobra ludzie, to już tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I co, czekajcie na nowe filmy, na jakieś live streamy, wbijajcie na mojego Instagrama oraz na moją grupę na fejsie, bo tam będzie pierwsze info o nowym motocyklu. I co, widzimy się w kolejnym motovlogu. Siemano.